Witam serdecznie pana dyrektora, panią dyrektor, uczniów klas pierwszych. Baczność. Sztandar szkoły wprowadzić. Do hymnu państwowego. Spocznij. Zapraszam na część artystyczną w wykonaniu klas pierwszych. Dziś dzień niezwykły, każdy to powie, lecz po kolei, panie, panowie. Najpierw przywitać w słowach gorących, pragnę rodziców nadających. Naszą dyrekcję nauczycieli, niech wszystkim nastrój nasze się udzieli. Chcemy tu zrobić dziś pasowanie, więc drogie panie, drodzy panowie, wszystko gotowe. Ze spuszczoną głową powoli idzie pierwszak i wszystko go boli. Motor mistrza na plecach niesie, to oznacza, że się. Każda książka ciężka i ważna, bo nauka to sprawa poważna. Teraz rano wstać, musi jeszcze tęsknić do swojej mamusi. Dziś szkołę już znają, z kolegami na przerwach bywają. Nowa pani też jest miła, atmosfera nieco się zmieniła. I tornistry stały się lżejsze i pierwszaki jakby weselsze. Teraz dziarsko idą do szkoły i każdy pierwszak jest bardzo wesoły. Przyjaciele na nich czekają, przygody nowe wzywają, więc nie ma czasu, więc stawaj kolego, dzisiaj spotka cię coś ciekawego. Oto mi pierwsze zadanie. Jakie powinno być zachowanie? Co trzeba sobie powiedzieć do głowy, aby był do nas uczeń kulturalny? To jest dla całej szkoły koleżeński i wesoły. Wszystkich lubi i szanuje, nie ucza, nie waliuje. Myślę, że wzorowy uczeń nic nie niszczy, nic nie tucze. Dba o ciszę i porządek w
klasie sprząta każdy kątek. Zdrowy uczeń to znaczy doskonały, nie ma ani jednej pały. Dobrze liczy, ładnie pisze, w sali zachowuje ciszę. A tym właśnie się wyróżnia, że na lekcje się nie spóźnia i odrabia wszystkie prace. Tak, nie może być inaczej. To ktoś, kto przykładem świeci, jest wzorem dla wszystkich dzieci. Pracowity, kulturalny, jednym słowem nienaganny. Już zaliczone pierwsze zadanie, zaraz kolejne przed nami stanie. Teraz wolny fit swoje klasy przekskawimy. Nasza klasa to jest klasa. Nie znajdziecie tu brudasa. Wszystko czyste, wszystko świeże. Czyste ręce i kołnierze. A popatrzcie na zeszyty, każdy zeszyt znakomity, i nalepka, i odkładka, czyściuteńka, świeża, gładka. A jak cicho w naszej klasie, mowy nie ma o hałasie, nikt nie gada, nie chichocze, nikt nie łapie za warkocze. Nikt nie ściąga, tak się składa, każdy świetnie odpowiada, każdy przyzna bez kozery, doskonale zna litery. Olivier.
Już przed nami kolejna próba. Pewnie ona też się uda. Wszystkich tutaj przekonamy, że swą mądrość posiadamy. Teraz będą trudne pytania, ale odpowiemy bez wahania. W piórniku cicho siedzi, nie ma ręki ani nóżki, ołówkowe ściera dróżki. Po tablicy biega, robi białe znaki, znają każdy uczeń, czy wiesz kto to taki? W jednym pudełku mieszka ich wiele, a do tych krążków spieszy pędzelek. Kolorowe tanecznice tańczą po papierze, ostre główki mają, jak się nazywają? Wisi w klasie na ścianie, pisze na niej zadanie. Zagadki pięknie rozwiązujemy, więc medal pewnie dziś dostaniemy. Dzisiaj przed nami kolejna grupa. Pewnie ona też się uda. A teraz powiemy, co o ruchu drogowym wiemy. Dobrze wie cała nasza klasa, że trzeba przez jezdnię przechodzić po pasach. Pan kierowca jadąc, gdy ujrzy człowieka, nie wyjeżdża na pasy, tylko grzecznie czeka. Kaczek, choć jeszcze mały, też się z nami zgodzi. Trzeba się z jezdnie po pasach się chodzić. Być starszym to marzenie dzieci, a przecież czas tak szybko leci. Mija godzina za godziną, nim się spostrzegłeś, rok upłynął. I nareszcie bije ta godzina, rok szkolny się zaczyna. I już czeka szkoła i koledzy, i w książkach zasób ogromnej wiedzy. Tu przed nami kolejna próba, pewnie ona też się uda. Musimy wykazać się jeszcze pewną wiedzą. Będziemy teraz odpowiadać na pytania. Dowiemy się, czy dzieci wiedzą, kim są i w jakim kraju mieszkają. Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak? Osioł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swymi. W jakim kraju? Polskiej ziemi. Czym twa ziemia? Mał ojczyzna. Czym zdobyta? Krwią i blizną. Czy ją kochasz? Kocham szczerze. A w co wierzysz? W Polskę wierzę. Biało-pióry ptak, nasze Polki znak. Chodzę się mieni, pierwszy czerwieni, a wiele narodowe święto na polskiej ziemi. My się szkoły nie boimy, choć i praca czeka nas. Śmiało do niej dziś wkroczymy, bo nauki nadszedł czas. Nauczymy się literek, potem czytać, pisać tezy. Będziemy mogli sami już przeczytać każdy wiersz.
uczymy się, my cały świat. Będzie czas na zabawę, każdy widzi dzisiaj rad. Chociaż jestem taka mała, wiem, że szkoła jest wspaniała. W szkole są klasy i dużo dzieci, a czas nauki tak miło leci. A ja nazywam się Ola i przyszłam tutaj prosto z przedszkola. Tata obiecał kupić komputer, jeśli się dobrze liczyć nauczę. Ja komputera już nie potrzebuję, jak ryba w wodzie, w miesiącu jeden, jeden daje dwa, a dwa i dwa cztery daje. O komputerze tutaj jest mowa, więc ja dołączę swoje dwa słowa. Nauka w klasie, ja się tutuszę, na komputerze w domu grać muszę. Chyba się wszyscy ze mną zgodzą, że pierwszaki były wspaniałe. Umieją pięknie recytować wiersze, śpiewać piosenki, więc mogą za chwilę złożyć uroczystą przysięgę i zostać pasowanymi na uczniów naszej szkoły. Zapraszam więc wszystkich na oficjalną część naszej uroczystości. Proszę o zabranie głosu pana dyrektora. Dzień dobry, pierwszoklasiści. Moi drodzy, bardzo mi miło was spotkać dzisiaj na tej uroczystości. Bardzo mi miło, że tak ładnie jesteście pięknie ubrani dzisiaj. Cieszę się, że tak ładnie dzisiaj występowaliście, za co bardzo dziękuję panią wychowawcą, pani Anecie Pawelec, wychowawcy klasy pierwszej A oraz pani Iwonie Adamek, wychowawcy klasy pierwszej B. Moi drodzy, podziękujcie im brawami za te dzisiejsze przygotowanie uroczystości. Moi drodzy, tutaj bardzo się cieszymy razem z panią dyrektor, że tak wszyscy są, tak? Dzisiaj udało się, żeby wszyscy byli, że jesteście zdrowi. Troszeczkę może nam smutno, że waszych rodziców nie ma, ale czas pandemii sprawia, że może będą inne imprezy, w których będą was mogli tutaj nagradzać brawami, moi drodzy. Cieszę się, za chwilę, moi drodzy, staniecie się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej. Już po ślubowaniu będziecie mogli z dumą nosić, moi drodzy, odznakę naszej szkoły, odznakę publicznej szkoły podstawowej, która dumnie nosi imię Bolesława Chrobrego, moi drodzy. Pamiętajcie, zawsze nosić tą odznakę z dumą na każdych uroczystościach. Trzymajcie je zawsze w miejscach i pamiętajcie, gdzie ona jest i przy ważnych uroczystościach, żeby ją przynosić. Zawsze pamiętajcie, żeby oddawać cześć naszemu sztandarowi, żebyście się nauczyli pięknie hymn naszej szkoły, żebyście zawsze właśnie, jak reprezentujecie naszą szkołę na zewnątrz, też pamiętajcie nosić tę właśnie naszą plakietkę, nasz symbol naszej szkoły. Przy okazji, moi drodzy, jeszcze słowa podziękowania dla pana Arka Skybalskiego, który tutaj właśnie część muzyczną przygotował. Dziękuję tutaj też tutaj uczniom klasy 8 A za to, że obsługują sprzęt wygłaśniający, z klasy 8 A dwóm dziewczynom za to, że tutaj obsługują werble. Pięknie grają. Panu Darkowi Walochowi za przygotowanie pocztu sztandarowego, uczniom klasy 8 A i 8 C za to, że właśnie zaprezentowali na sztandar, że jest on na uroczystości. Moi drodzy, myślę, że jeszcze komu mogę Dominika. Naszego samorządu szkolnego, uczniowskiego, tutaj też pięknie przygotowała się i też cieszę się, że tutaj świetnie wszystko zorganizowałaś i pięknie nas tutaj przedstawiałaś i prezentowałaś.
Jeszcze, ekipie tutaj, która nagrywa i robi zdjęcia, czyli Kacprowi i Danielowi z klasy 8 B. Komu jeszcze tutaj? Anecie? A już chłopakom chyba na nagłośnienie, tak? Już? Już? A to jeszcze raz podziękuję. Pan Eksterowicz tutaj przygotował chłopców, już Kamil tutaj już wiem, że wcześniej właśnie obsługiwał sprzęt, ale chyba już pierwszy raz i chyba będzie towarzyszył Kamilowi już Oliwier, prawda? Dobrze, moi drodzy, też reprezentujący nas samorząd. Dobrze, moi drodzy. Gotowi? Na pewno? Nie słyszę. A jeszcze spróbujmy. Dobrze, dziękuję, moi drodzy. Oddam Dominice teraz głos. Poczet sztandarowy do ślubowania wystąp. Baczność. Przedstawiciele klas do ślubowania wystąp. Do ślubowania. Ślubuję na sztandar publicznej szkoły podstawowej numer 1 imienia Bolesława Chrobrego, że będę dobrym uczniem i dobrym kolegą. Będę słuchać i szanować nauczycieli. Dbać o dobre imię swojej szkoły i uczyć się, jak kochać ojczyznę. Przyrzekam dotrzymać swojej obietnicy. Dziękuję. Przysięgę waszą przyjąłem. Dziękuję ślicznie. Poczet sztandarowy i reprezentacje klas wstąp. Baczność do hymnu szkoły. Proszę pana dyrektora o dokonanie aktu pasowania. Nie, stoicie.
się na ucznia publicznej szkoły podstawowej nr 1 w Radomsku. Pasuje się na ucznia publicznej szkoły podstawowej nr 1 w Radomsku. Pasuje się na ucznia publicznej szkoły podstawowej nr 1 w Radomsku. Pasuje się na ucznia publicznej szkoły podstawowej nr 1 w Radomsku. Pasuje cię na ucznia publicznej szkoły podstawowej nr 1 w Radomsku. Pasuje cię na ucznia publicznej szkoły podstawowej nr 1 w Radomsku. Pasuje cię na ucznia publicznej szkoły podstawowej nr 1 w Radomsku. Pasujecie na ucznia publicznej szkoły podstawowej nr 1 w Radomsku. Pasujecie na ucznia publicznej szkoły podstawowej nr 1 w Radomsku. Pasujecie na ucznia publicznej szkoły podstawowej nr 1 w Radomsku. Pasujecie na ucznia publicznej szkoły podstawowej nr 1 w Radomsku. Pasujecie na ucznia publicznej szkoły podstawowej nr 1 w Radomsku. Pasuję cię na ucznia publicznej szkoły podstawowej nr 1 w Radomsku. Pasuję cię na ucznia publicznej szkoły podstawowej nr 1 w Radomsku. Pasuję cię na ucznia publicznej szkoły podstawowej nr 1 w Radomsku. Pasuję cię na ucznia publicznej szkoły podstawowej nr 1 w Radomsku. Pasuję cię na ucznia publicznej szkoły podstawowej nr 1 w Radomsku. Pasuję cię na ucznia publicznej szkoły podstawowej nr 1 w Radomsku. Pasuję cię na ucznia publicznej szkoły podstawowej nr 1 w Radomsku. Pasuję cię na ucznia publicznej szkoły podstawowej nr 1 w Radomsku. Pasujecie na ucznia publicznej szkoły podstawowej nr 1 w Radomsku.
Pasuję cię na ucznia publicznej szkoły podstawowej nr 1 w Radomsku. Staliście się pełnoprawnymi uczniami swojej szkoły. Jako znak przynależności do społeczności szkolnej przyjęliście logo szkoły. Noście je zawsze z godnością. Baczność. Poczet sztandarowy wyprowadzić.